Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 2. Zapraszam na kolejny odcinek z tej gry. Witam was serdecznie, jak większość gamerowych youtuberów ponoć wita. Ach, przejadło mi się to i powiem wam, że właśnie oglądając, nie wiem, 90% różnych youtuberów gamerowych właśnie witają się w ten sposób. Witam serdecznie, ale wiecie skąd to się wzięło? Jedna osoba się zastanawiała skąd, ale ja wiem skąd. To się wzięło z Rocka. Rock Alone właśnie zapoczątkował to takie, znaczy może nie do końca on, ale wprowadził takie uprzejme przywitanie się właśnie z każdym widzem na początku, to takie serdeczne. I mnie się już tak grzygać od tego chciało, bo każdy dosłownie youtuber, każdy używał tego takiego przywitania bardzo pospolitego. Więc ja mówię po prostu, siemanka, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. O! I mam takie swoje ten. Słuchajcie, pisaliście dużo o Forzie Horizon 3 w komentarzach pod ostatnim filmem. Dużo informacji. Przede wszystkim pisał ktoś, że następne Forzy mają wychodzić w ogóle na pecety. Wszystkie już następne, ale no Microsoft nie nazywa tego jako PC, tylko Windows 10, nie? Windows 10 jako platforma do grania, nowa platforma do grania. Słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie kontynuować wycieczkę i myślę, że będę kontynuował ją Ferrari. Jeszcze chcę im trochę pojeździć, mam niedosyt z poprzedniego odcinka. Jest strasznie, ale to strasznie gorąco podczas gdy nagrywam ten odcinek. Napierdziela we mnie wentylator i prawdopodobnie może tak mocno napieprza, że może mi przewrócić green screen z tyłu, więc będziecie mieli polewkę, jeśli tak się stanie. I no, San Giovanni nie chce, Castelletto bym chciał. I będziecie mieli polewkę, będziecie widzieli, co jest z tyłu, a ja nie chciałem tego pokazywać. O nie, tutaj mamy, właśnie chciałbym wybrać którejś z tych, ale weźmy te. Aha, już chyba tym jeździłem. Meganka, ale moment, ja nie jeździłem jeszcze Meganką, patrzcie, a ja chciałem ją pojeździć, bierzemy Megankę. I myślę, że zrobię ją na wszystkie koła. Zobaczymy, jak będzie się prowadzić. Tak czy inaczej, strasznie gorąco. I będę się pocił strasznie podczas tego odcinka, podejrzewam. Czoło będzie mi się za moment świecić. Mam najmniejszą koszulkę, najbardziej taką skąpą, jaką tylko mogę mieć. Nie będę na golasa nagrywał. Najchętniej to bym w ogóle bez kamerki nagrywał, bo jeszcze światło we mnie napiernicza, żebyście mogli widzieć moją facjatę. Ach, ale trudno. A czego się nie robi? Nie no, trzeba po prostu sobie pograć, a jako youtuber mam obowiązek wam dostarczyć jakąś tam rozrywkę. Ale nie robię też tego jakoś tam super na przymus. Tylko też chcę pograć sobie w Forze i z wami, a się pobawić w tej grze. Może nie do końca z wami, no bo co wy, tylko oglądacie, damn it. Ale czytając wasze komentarze też... tutaj było pisane o tym właśnie Ferrari F12, że jest, że ten samochód jest podobny do nowo dodanego do GTA 5 samochodu Bestii. Jest taki samochód, który się nazywa Bestia. Ktoś tutaj pisał na Xbox 360 będzie Forza Horizon 3, czy tylko One i PS4? PS4? Na PS4 nie będzie Forzy. Forza będzie tylko na konsole Xbox One i PC-ty, w sensie Windows 10, bądźmy poprawni. Także dużo ogólnie takich komentarzy na temat właśnie Forzy Horizon. No ciężko mi też odpowiadać na wszystkie, bo te komentarze, one same w sobie były już odpowiedzią. W większości oczywiście podpowiadałem na te takie ciekawsze albo jakieś tam pytania. Ale też zwracam uwagę, żebyście wypowiadali się na temat nowej Forzy, bo ja też nie wiem, nie znam wszystkich jakby jej szczegółów. Nie wiem o wszystkich jakby smaczkach, jakie będą w niej zawarte, o których już mówili twórcy gdzieś tam na Twitchu czy na jakichś innych streamach, gdziekolwiek na tym. A was jest dużo i każdy z was na pewno ma jakąś taką unikalną informację, którą zna na temat Forzy Horizon, nie?
Jeden tam wie, że będzie na peceta, a drugi wie, że będzie się grało z konsolą Xbox One. A i też mnie ktoś bardzo poprawił tutaj ładnie, że można grać między konsolą a pecetem już w jedną grę i chyba jeszcze w parę innych. Jest to Rocket League. No nie? Można grać między PS4 na przykład, a pecetem w Rocket League. To jest bardzo ciekawe, ja ogólnie w Rocket League nie grałem i dla mnie to jest nowość, że można między konsolą a PC-tem grać. Nigdy to jakoś nie było możliwe i właśnie jak taka informacja przyszła na temat Forzy, no to byłem mocno zaskoczony. Nie wiem jak to będzie się odnosiło, znaczy wiecie co, ja wam powiem, że ta Forza to też był taki unikat, jest taki unikat ze względu na to, że była na konsolę. I ona miała dzięki temu taki swój klimat i na to też jedna osoba właśnie zwróciła uwagę w komentarzach, że to było fajne, że ona jest takim unikatem, że masz konsolę i masz najlepszą ścigałkę na świecie. Znaczy jak dla mnie. No. Nie lubię tej pory dnia teraz, ona trwa bardzo krótko teraz, że nie zapalają się światła z przodu, a jednocześnie jest jakiś taki zmrok, jakiś taki mrok i nic nie widać, a to jest chyba jakiś poranek jakby. No nie? I jest strasznie ciemno. Ale okej. Okay. Jedziemy sobie prosto na nowe... Dziwne, że ja tą Meganką nie jeździłem. Ja ogólnie bardzo lubię z wyglądu ten samochód. Ma bardzo, bardzo fajne kształty. Z tyłu mi się podoba. On tak śmiesznie trochę wygląda, jak mamy tą kamerę. Przypomina troszeczkę Volkswagena Scirocco. Niektórzy mówią Scirocco, niektórzy mówią Scirocco. Tak, myślę, że przypomina, chociaż Scirocco ma na pewno... Jest na pewno niższe. I jest i ma te światła niżej z tyłu, także różnice są. I ogólnie też bardzo fajnie, że wypowiadacie się na temat motoryzacji i że mnie też poprawiacie, no bo ja nie jestem alfą i omegą i na pewno gdzieś tam z czymś mogę się pomylić podczas gdy sobie gram i coś tam opowiadam. A też fajnie, że uzupełniacie tą moją wiedzę, bo to jest fajne, no. Później sobie czytam takie komentarze, aha, tutaj powiedziałem coś źle. No ale też dużo osób mówi, że fajnie się mnie słucha, bo coś tam zawsze można sobie, zawsze czymś zainspiruje, tak? Fajnie, że mogę kogoś zainspirować moimi opowiastkami takimi na temat motoryzacji. To są moje wrażenia z motoryzacji. Słuchajcie, całe biurko mam teraz już mokre od moich rąk. Normalnie mam tak położone ręce na biurku i ja powinienem chyba jakąś szmatkę tu położyć, żeby mi siąkało. Ojej, strasznie, jest strasznie. W nocy jest 20 stopni, o 5, o 6 rano, o 6.30 wyjechałem dzisiaj z domu i było 21 stopni. Masakra. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy, zawody, no to nie. My najpierw robimy tuning tego samochodu, moi drodzy. Oczywiście, że tak. Nie może być inaczej. To co? Najpierw konwersję napędu. Pamiętam jak mi mówiliście, że... A, moment, jeszcze mamy tutaj wczytaj ulepszenia. Nie mamy żadnych klików. Konwersja napędu. Że konwersję powinno robić się na samym początku i ja bym chciał... Można zrobić na tył. Meganka z napędem na tył. To może być ciekawe. Możemy zrobić też AWD. Wiecie co? Jara mnie to, żeby zrobić na tył. Zróbmy na tył. Zobaczymy, co się stanie. A, weźmy sobie wymianę silnika. 1.6 L4 Turbo Rally. O kurde, od razu klasa A. Jeju. O, dobra, zobaczmy. Zrobimy z niego potwora? Co wy na to? Z tej Meganki. O spoilerowanie. Nie wiem, po co mi... Po co mi spoilery, ludzie? Co to jest? O, brak płytki ograniczającej. Co to? Jeśli ktoś was wie, co to jest, niech pisze w komentarzach. Nie mam pojęcia, do czego to służy, ale tylko to możemy zmodyfikować pod względem osiągów. Mocy w sensie. No bo osiągi to też jest prowadzenie lepsze. Dobra, robimy potwora z niego, nie ma opcji. Kurde, napęd na tył. Ja myślę, że będzie trzeba wymienić ten napęd i dać mu na 4 koła, bo podejrzewam, że będzie miał takiego buta, że szok. Ewentualnie damy mu kapcie na pół szerokości samochodu, żeby nie palił tak mocno. Włączymy kontrolę trakcji, jakoś to powinno być.
Instaluję mu wszystko, co tutaj może być, tylko do instalowania. S1 już jest. O, żeż ty w mordę. To będzie jakaś rajdówka, nie wiem, co z tego wyniknie. Zainstalujemy mu wszystko, byleby nie było od klasy X, bo wtedy nie będę mógł uczestniczyć w zawodach. Okej, myk, S1 i... Okej, i teraz dalej. No i właśnie, typ opon. O, proszę, aż tak bardzo mocno nie zwiększyły się te staty, więc jeszcze jesteśmy w S1. Z tyłu szerokość opon na razie nie zwiększamy. Znaczy z przodu nie zwiększamy, z tyłu może zwiększymy o 1 stopień. Felgi niech sobie zostaną, to później zrobimy jeszcze. No i o spoilerowanie, na pewno będzie trzeba dodać jakieś lotki. Staty są potworne w tym samochodzie, ale dalej ten samochód nie jest wymaksowany. Może nie będzie potrzeby maksowania go. Zobaczymy, jak to będzie śmigać, no. Ale fajnie wygląda teraz kozacko, taka obniżona ta meganka. Jeszcze tylko bym chciał sobie lakier zmienić. No jakiś inny. Hardkorowszy. Taki groźniejszy, może czerwony? Albo taki. Dobra. Można jakieś kalkomanie nałożyć? Bum, 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 bum. Przyciemnienie szyb. Oh yeah. Felgi. Można dać całkowicie białe. A dajmy białe. Spoiler można też oddzielnie malować. Dajmy czarny. Lusterka nie można. Maskę. To bez sensu. Zapisz dla bieżącego samochodu. Właściwie to ja powinienem najpierw sprawdzić, jak to śmiga. Podejrzewam, że rwie asfalt niesamowicie. No ale zobaczymy. Długo się ogólnie to wszystko zapisuje tutaj w Fordzie. Mam nadzieję, że w Fordzie Horizon 3 to naprawią. Dobra. Zobaczmy. Meganka po delikatnym tuningu. Ogólnie meganki słyną z tego, że bardzo dobrze się prowadzą. Szczególnie ta. Ale brzmi teraz, wow. Dobra, spróbujemy tego gościa wyzwać na pojedynek. On trochę nam kredytów sypnie, ale ten samochód ma zdecydowanie za słabe osiągi jak na klasę S1. I troszeczkę jest taki driftujący, ale brzmi niesamowicie, podoba mi się. Jak, nie wiem, jak jakaś audica albo coś. Nie mam pojęcia, jak jakiś samochód GT3? Albo coś takiego. No nie wiem, zobaczymy, jak będzie na wyścigach już za moment. Najpierw trochę nim pojeździmy, zobaczymy, co tu można zmienić. Widzieliśmy, że na starcie były trochę problemy z trakcją, więc prawdopodobnie albo damy sobie szersze jeszcze kapcie, czego bym nie chciał, bo samochód stanie się przy wyższych prędkościach taki trochę ospały w przyspieszaniu, albo... Ej, fajnie się trzyma drogi, przy wyższych prędkościach jest w porządku, ale można by było jeszcze trochę ten docisk zwiększyć z tyłu, myślę, i na pewno ciśnienie w oponach trochę zmniejszymy. I zobaczymy, jak to się będzie sprawowało. Co do sztywności, jest w porządku. Raczej tutaj nie będę nic zmieniał, jeśli chodzi o sztywność zawieszenia. I mamy nagrodę. A pewnie jakieś badziewie. Jak tylko wbiłem do gry, jakieś tam 7 tysięcy kredytów dostałem. No, 11 tysięcy, nawet nieźle. Dobra, i zobaczmy sobie teraz tuning. Tuninguj. Opony, no i z tyłu. Weźmy sobie troszeczkę niższe to ciśnienie. 1,5 bara, no to już jest... No już jest malutko. Przyspieszenie... O, tutaj mamy chyba w porządku. Prędkość jest i tak niska. Teraz tak, troszeczkę sobie pochylimy koła. No ale właśnie wtedy samochód stanie się nadsterowny i zacznie nam łatwiej wpadać... w poślizg. No też nie można z tym przesadzić. Tu jest naprawdę wszystko w porządku, możemy jedynie trochę docisk z tyłu szczególnie. Docisk zwiększymy. Okej. No i hamulec troszeczkę na tył zrobimy. Dyferencjału nie będę ruszał. Resory
Tu mamy bardziej na sztywno wszystko ustawione. Zobaczymy, jak to będzie szło. W razie czego coś jeszcze pokombinujemy. No teraz spuściliśmy trochę to powietrze z opon. I zobaczymy, jak wygląda start na pełnym gazie z włączoną kontrolą trakcji. No, kontrola trakcji trochę się tam powłączała, ale jest ogólnie w porządku. Powinno być ok. Zobaczymy, jak przy większej prędkości z pokonywaniu zakrętów. Trochę zmieniliśmy sobie kąt pochylenia kół. Mamy leciutko w negatywie. I powinien samochód być bardziej nadsterowny, ale boję się wejść w zakręt tak z pełną prędkością. Nie wiem też, jak będzie w porównaniu do innych samochodów z klasy S1, ale mamy tutaj do czynienia, no nie wiem, zobaczymy zaraz. Tutaj mamy pierwszy wyścig, zobaczymy, co to będzie. Jak pójdzie mi słabo, to będziemy kombinować. Tutaj mamy jeszcze inne samochody, Ford Focus ST, Golfina, no zobaczmy, jak mi pójdzie Meganką. No. Megane RS, chciałbym się kiedyś przejechać tym samochodem. Ale fajnie brzmi po tym takim tuningu. Super hot hatch. Lecimy. W sumie napęd na 4 koła byłby fajny dla tego auta, ale jak już zrobiliśmy sobie tak, to niech będzie tak. Spróbujmy wygrać to mistrzostwo na takim tuningu. Ewentualnie będziemy coś tam sobie dostosowywać za moment, jeśli pójdzie nie tak. No Audi tutaj wyrwało ładnie z napędem na 4 koła, to jest Audi S3. Ej, patrzcie, co się dzieje na prostej z moją... z moją Meganką. Oj, trochę tutaj zarzuciło dupę. Cofamy. Trochę zarzuciło dupę i już ciężko mi było wrócić na asfalt. A ja też, że tu podjechałem w ogóle. Spróbujmy inaczej. Spróbujmy wolniej. O, w ten sposób. No, ogólnie... jak się mocniej skręci, no to potrafi tą dupę zarzucić. Brakuje mi troszeczkę kontroli i myślę, że... trochę taki driftujący ten samochód jest. Może za dużo... dużo jest tej mocy, zdecydowanie. Oj. Ach. Ciężko. Ciężko się przyzwyczaić do niego. Ale myślę, że też dodatkowe utrudnienie jest takie, że w moim pokoju jest teraz strasznie gorąco. I nie mogę się skupić wręcz na graniu, wiecie? To jest aż takie przytłaczające. Ale dobra, słuchajcie, nie jest źle, jestem na czwartej pozycji. Może coś z tego będzie. Strasznie nie lubię tej pory dnia, bo totalnie nic nie widać. Jak się jedzie na pół gazu, to jest naprawdę w porządku z przyczepnością. A z kolei całą moc możemy wykorzystać na prostych, także myślę, że jest... no cholera. Także myślę, że jest w porządku. O, tutaj mamy Volkswagena Scirocco właśnie. Wow! No, rzuca. Coś będziemy musieli tutaj poprawić. Może okaże się, że napęd 4x4 załatwi tutaj sprawę, ale jeszcze chciałbym się z tym tylnym napędem trochę tutaj połechtać. Wolałbym unikać jakichś driftów, wolałbym, żeby cała ta prędkość... przechodziła na wyjście z zakrętu, niż na... O, teraz bardzo ładnie udało mi się pokonać. Myślę, że to też, tak jak za każdym razem powtarzam, to jest nie tylko samochód, to jest też moje przyzwyczajenie się do niego, do tego akurat tuningu. Nie każdy samochód musi się idealnie prowadzić, tak? Trzeba też się troszeczkę go nauczyć. No a tutaj niestandardowo zainstalowaliśmy sobie napęd na tył. No poszło miernie. Piąta pozycja na pewno mnie nie zadowala. Strasznie. Co tu możemy zrobić? Spróbujemy zajść sobie... Co tu można jeszcze zrobić? Może te szersze kapcie zastosować? Z przodu coś jeszcze spróbujemy. Z tyłu dam szerszy kapeć o jeden stopień. I z przodu dam szerszy kapeć o jeden stopień. To powinno pomóc może trochę. Powinno poprawić trakcję.
Ale i tak jest problem z pokonywaniem zakrętów. Może spróbujemy zwiększyć ten docisk, tylko problem jest z pokonywaniem zakrętów właśnie przy niskich prędkościach, więc... No cholera, nie chcę tego, Boże, źle kliknąłem. Nie chcę. Może jak zwiększę docisk, to będzie lepiej, ale przy niskich prędkościach to i tak nie ma dużego znaczenia. To jest i tak, kurczę, już mocno dociśnięty ten samochód. Cholera. Sztywne zawieszenie. No kurde. Nie mam pomysłu, co tu można by jeszcze zrobić. No spróbuję te inne opony, szersze opony zainstalować. Może coś będzie lepiej. Najgorzej jest na dohamowywaniu. Oczywiście nie powinno się hamować na zakrętach jak ja teraz, ale jeśli się tak zdarzy, no to samochód już kończy driftem całą serię, także całą serię pokonywania na przykład takich szykan. Więc trzeba to naprawić, ale na pewno nie będę chciał instalować tutaj napędu na 4 koła, nie pójdę na taką łatwiznę. Spróbuję jeszcze troszeczkę powalczyć z tym tylnym napędem, żeby może udało się ten samochód jakoś wyprowadzić na prostą i wygrać te mistrzostwa. Myślę, że to jest w zasięgu moich starań, jak najbardziej. Dobra. Nie! Nie to! Warsztat! Już myślałem, że mi się coś innego tam pojawi. Okej. Okay. Ulepszenia, kuła. I tutaj z przodu dajemy troszeczkę szersze, no i z tyłu. Dodatkowo... Tak, dodatkowo możemy jeszcze zainstalować inne felgi, nieco lżejsze. Chociaż te od Meganki są naprawdę bardzo ładne. One są, widzicie, dodają troszeczkę do osiągów, bo no po prostu są lżejsze. Dajmy coś takiego. I możemy sobie je jeszcze dodatkowo powiększyć, tylko że to nie ma... Nie za dobrze wpływa na osiągi, bo im większe, tym większa waga, no. Ale ładnie wyglądają, więc zainstaluję. A co mi tam? Z tyłu też. Fajnie będzie wyglądała ta Meganka. Ta Meganka ma naprawdę fajne kształty. I ten samochód nie tylko jest w wersjach sportowych. Mimo, że jest to wersja taka trzydrzwiowa, to też można ją znaleźć w takich normalnych silnikach. Normalnych, takich no ekonomicznych powiedzmy. I można mieć super wyglądający wóz. W naprawdę takim ekonomicznym wydaniu. Super sprawa. Okej, okay, tu mamy to, coś tutaj jeszcze, no nic tutaj nie zrobimy. Konwersja, nic, nic. Tu mamy wszystko. Zawieszenie, no kurczę, no tu już nic nie da się zrobić. Bardzo fajnie wyglądają te zaciski hamulców. Za tych felg wyglądają, super to jest, no. Super auto. Dobra, jedźmy na kolejne zawody. Mamy teraz szersze opony z tyłu i z przodu. Z przodu jeszcze nie są maksymalnie szerokie, ale no głównie nam chodzi tutaj o tył. Możemy jeszcze ustawić spoilery na maksymalny docisk i zobaczyć, co się wtedy stanie. No ale jeszcze spróbujmy. Spróbujmy teraz w tym wyścigu, zobaczymy, co się będzie stało. Co się będzie działo z Meganką. Ewentualnie możemy też pobawić się tymi kątami. No troszeczkę może ten samochód jest nadsterowny i dlatego mu tak rzuca dupę. Zobaczymy zaraz, no co się będzie działo. No teraz chociaż jest dzień, to będę widział, gdzie jadę, do cholery. Dobra, mamy Mercedesa. Ten Mercedes też jest fajny. Lubię go z wyglądu. Widziałem go, często go widzę z... jak jadę gdzieś tam. Bo tak. Nie wiem jak się dokładnie nazywa, ale bardzo fajnie wygląda z tyłu. Dobra, próbujemy. Ojej, trochę przełajówki. Mam tutaj sztywno ustawione resory. Patrzcie, lecą maski, spoilery do góry. Oj, oj, oj. No, jakoś sobie daję radę. To zawieszenie tylne naprawdę się dobrze spisuje w tej Megance. Zobaczymy jak na asfalcie. Muszę jeszcze nie mogę okiełznać tego samochodu. Jeszcze nie czuję się w nim komfortowo.
Ale myślę, że coś mi się uda. Może uda się wygrać te zawody. Dobra, spróbuję się teraz skupić bardziej na jeździe. Muszę trochę kontrolować, jak wpadam w poślizg. Wtedy coś, ten samochód daje radę, ale nie jest tak różowo, jakbym chciał. No. Kurde, ciężko powiedzieć, jak ten samochód się prowadzi. Przez to, że mamy teraz szersze kapcie i większy docisk, przy wyższych prędkościach jest lipne przyspieszenie i ja nie mogę dogonić tych z przodu teraz. Z czym nie miałem problemu wcześniej, ale teraz troszeczkę lepiej jest z pokonywaniem zakrętów przy niższych prędkościach. Ale i tak nie za różowo, zobaczcie, wyprzedzają mnie. Dobra, mamy trochę z góry. Spróbujemy się w strumieniu za kimś podtrzymać. Zobaczcie, jak mnie odstawiają na prostych, wow. Za szerokie te kapcie są i... oj, podsterowny, oh. Trochę za dużo może prędkość miałem. Ale no, teraz muszę dawać z siebie wszystko. Nawet trochę po ścianach jechać. Żeby tylko dogonić tych z przodu. Połapać tam strumień. No nie chciałbym skończyć na tej pozycji, jeśli będzie trzeba... Rozpocznę od nowa. Ach, popchali mnie. Dobra, spróbujemy. Dobra, z przodu mamy Clio V6. Trochę tak dziwnie to pojechałem, ale okazuje się, że całkiem ładnie. O, już dupę zarzuciło. Za blisko się trzymałem wewnętrznej. Spróbuję od początku pojechać. Z czym mam problem? Ciężko mi ogarnąć ten samochód z tym tylnym napędem. Nie wiem, jak sobie z nim poradzić. Nie mogę go rozgryźć. Nie czuję go w ogóle. No, jest tu hardkorowy tuning zastosowany. Nie wiem, jak go ulepszyć. Kurczę, no. Może docisk za mocny dałem? Może by w ogóle docisk mu wywalić? Ciekawe, co by się wtedy działo. Z tym autem, ale on już lata, no cholera! Na wszystkie strony go rzuca. Tą dupę, strasznie. Ciężko to opanować. Ja naprawdę gałką odpada, to w jedną i w drugą stronę cały czas ruszam, żeby skręcić, coś tam wykontrolować. Nie mam możliwości jakby dobrego takiego podejścia do zakrętu, jakbym chciał, bo mam wrażenie, że samochód za moment wchodzi w poślizg. O, już cokolwiek się mocniej skręci i wchodzi w ten poślizg. No, to jest straszne. Och. Pokonywanie zakrętów jest okropne teraz w Clio, a to jest naprawdę samochód, który charakteryzuje się tym, że bardzo fajnie pokonuje zakręty w rzeczywistości. Przynajmniej ta wersja sportowa, więc tak nie powinno być. Ja tutaj na pewno jakiś zły tuning zrobiłem. O, straszne, straszne ludzie, no ten samochód w ogóle nie trzyma się drogi. Dobra. Próbujemy. Ale ciulowo podjechałem. Ale nie dało się inaczej. Gdybym skręcił w prawo, to już... Znaczy w lewo, to już by była lipa. Już bym nie dał tego rady wykręcić. Dałbym. Oj. Straszne rzeczy się dzieją z tym samochodem. Nie, wyjdę. Coś zrobimy. Musimy dać ten napęd na 4 koła. Nie dam rady po prostu. Po prostu nie dam rady. O, cholera, straszny jest. Jest okropny. No chciałem się pobawić z tym tylnym napędem. A jak ktoś sobie przewinął do tego momentu, od momentu, kiedy powiedziałem, że nie, zostaniemy z tylnym napędem, chcę na hardcora.
Tak sobie przewinął tego momentu, to pewnie ma polewę teraz. No trudno, no tak wyszło. Zobaczymy, co się da zrobić jeszcze. Straszny ten samochód jest teraz. Nie do okiełznania. Dobra. Bum, 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 bum. AWD. No i tutaj start, będziemy mieli kosmiczny teraz. Trochę wyższe staty dzięki temu i no teraz będzie trzeba te ustawienia całkowicie zmienić. Pojeździmy nim trochę i zobaczymy, co się zmieni. No zobaczymy. Na pewno powinien być teraz nie nadsterowny, a podsterowny na zakrętach. Wow, ale start jest okropny teraz. To jest niesamowite, co ten samochód robi. Dobra, teraz możemy się zatem pobawić z tym negatywem, aby troszeczkę pochylić koła, żeby mieć no mocniejszy skręt, krótko mówiąc. Przy dodawaniu gazu strasznie wypycha ten samochód do zewnętrznej na zakrętach. Ale tego się już nauczyłem w innych samochodach właśnie z napędem na cztery koła. Opony. I teraz tak, no ciśnienie warto, żeby było porówno. Skrzynia biegów tutaj zostawimy. No i tu weźmy sobie ujemne ustawienie do 3 stopni. Dyferencja ustawmy. Co to jest? Bilans. O! Nie mam dyferencjału zainstalowanego. Czyli dziwna sprawa. Ale okej. Docisk. O, zmniejszymy teraz docisk. Mamy zdecydowanie lepszą trakcję. Spróbujmy takiej konfiguracji. No teraz ten samochód na prostych to powinna być rakieta. On powinien niszczyć wszystko dosłownie. Ale zobaczymy, jak będzie na zakrętach. To co, jedziemy od razu na wyścig? Na wyścigu się tak naprawdę przekonamy, co to auto potrafi. Ale start jest piękny, wow! Patrzcie na to, jak pięknie się zbiera ten samochód. Chociaż jak na klasę S1, może to jeszcze nie jest za szybko. O, na zakrętach jest strasznie. Może jednak zwiększyć ten docisk? Dylemacik. Spróbujmy, zobaczymy, jak będzie na wyścigu. Pewnie zaraz będę płakał, jak zwykle. Jedziemy Meganką, ale ona wygląda teraz po tym tuningu. Niby to tylko spoiler i dwie owiewki z przodu, a dodaje jakiegoś takiego fajnego, groźniejszego wyglądu. No zobaczymy, co będzie teraz. Na prostych powinien wymiatać. Nie ma opcji, żeby mi się ktoś tutaj oparł teraz. Jest ta moja Meganka z tyłu. Proszę bardzo. Lecimy. I gaz do końca. Patrzcie, co się dzieje. Yeah. Patrzcie na to. Już doganiam czołówkę, już jestem czwarty. Na samym starcie. Ale jeszcze, no właśnie, tutaj są zakręty. Jeszcze zakręty trzeba dobrze pokonać. Ale rzuca troszeczkę. Troszeczkę zwolnimy, mniej gazu. I okej, udało się jakoś odzyskać panowanie nad autem. Ale na prostych to jest rakieta. Docisk naprawdę tutaj dużo psuł. Dobra, zobaczymy, jak ten zakręt pokonam. Kurde, bez porównania. Ej, naprawdę pięknie, pięknie teraz się jedzie niż to, co było poprzednio, to była masakra. Teraz samochód w porównaniu do tego, co było poprzednio, to zachowuje się jak przyklejony do drogi. Mam wrażenie, że nawet na zakrętach mogę wcisnąć gaz do końca i nic się nie stanie. A zobaczcie, od razu trzymam się w czołówce. Patrzcie na to, o, ale pięknie, to było super. I nawet nie ustawiałem bilansu na tył, jak ja to zawsze robię, lubię robić, bo samochodzik wtedy troszeczkę bardziej driftuje, ale w takim umiarkowanym zakresie. Nie jest to taki mocny drift, jak właśnie z napędem na tył. Pięknie, idzie pięknie, no. Trochę mi głupio, bo poszedłem właśnie na łatwiznę, instalując tutaj napęd na 4 koła. Ciekawe, czy ktoś z was by był w stanie zbudować taki samochód z napędem na tył. Znaczy taką Megankę z napędem na tył, która by rozwaliła mnie na łopatki. Ciekawe właśnie, jakie opcje tuningowe miał seryjny silnik. Oj, tu mi strasznie poszło.
Seryjny silnik może miał tam więcej opcji tuningowych. Można by było może go jeszcze bardziej jakoś podrasować, nie mam pojęcia. Ale to co robi teraz ta Meganka na prostych to jest super sprawa. Jeszcze tylko gnoja tego z przodu dogonić i będę happy. Wow. I nie ma tutaj mowy o jakiejś większej podsterowności. Samochód nie wypada jakoś strasznie z zakrętów. Hamowanie jest super. Zobaczmy ten tutaj nawrocik. Staram się lekko operować tym gazem. Zobaczymy, czy uda się podgonić. To jest Mercedes? Nie, ale druga pozycja mnie zadowoli w 100%. To jest 16 punktów i w generalce powinienem podskoczyć na drugie miejsce. Zyskujesz kilka cennych punktów na tablicy wyników. Super. No teraz ta Meganka jeździ. No ale mówię, głupio mi, bo... No bo głupio mi, no. Powinienem sobie lepiej poradzić z tym tylnym napędem. Tak trochę. Mi swoje się z tym czuję. Dobra, słuchajcie. Wygrałem mi te mistrzostwa, no z tylnym napędem... Może właśnie. Ciekawe jakby było z tym seryjnym napędem i z seryjnym silnikiem, czy dałoby się tą Megankę tak super ulepszyć, żeby też wymiatała. Ciekawa sprawa, ale teraz mi się nią tak słodko jeździ, że ja nie chciałbym z nią nic już więcej robić. Jest w porządku taka jaka jest. Do, o. Cholera. Ale jestem ciekawy tego przedniego napędu, bardzo. Chociaż ten napęd na cztery koła jest już uzależniający, no za każdym razem po prostu robi się super przejazd. No, jedziemy do następnego wyścigu, tutaj będziemy mieli okrążenia, prawdopodobnie 3. Wow! Okej, tu musimy... O, pojedziemy na przełaj. Zobaczymy właśnie, bo może to będzie jakiś wyścig przełajowy, ale chyba nie. To jest jakiś zwykły wyścig. Tymi samochodami też tutaj wszędzie możemy jeździć, zupełnie jak w GTA 5. Mnie się to kiedyś nie podobało w Fordzie. No bo jak to tak? Samochody z takim małym prześwitem śmigają sobie po bezdrożach. W tej najnowszej Fordzie też tak jest, że to patrzysz na... Najnowsze Lamborghini Concentrato, ja tak mówię na nie, to jest koncentrat. Lamborghini Concentrat. Jeździ sobie nagle po jakimś żwirze, po jakimś szutrze, drodze krutowej, po piachu na plaży, bez żadnego problemu. Chciałbym to zobaczyć w rzeczywistości. No ale to jest Forza, tu możemy robić rzeczy, których nie możemy robić w realnym świecie i to mi się bardzo podoba. Dobra, to lecimy. Rozpoczynamy tą zabawę. No i tutaj mamy... warunki pogodowe są w porządku. Myślałem, że padać będzie deszcz, ale jest troszeczkę mokro. A zobacz, co się dzieje na prostych. Czy ja dam radę wszystkich wyprzedzić na tej jednej prostej? Chyba nie, bo się kurcze spychają, no. Ja się chyba też zacznę spychać, a co? Pierdzielę się w tą kliówkę za moment i tyle z tego będzie. Będą się tutaj ze mną bawić, a o nie... O, to nie mogło się skończyć dobrze. Ale można tak skracać w Fordzie, byleby checkpoint zaliczyć. O nie, znowu drzewo. Uuu, wybroniłem się jakoś, spoko. Przede mną Focus RS. Wysyłaliście mi zdjęcia, osoby wysyłały mi zdjęcia na ludzkiej grupie właśnie dwóch Focusów. Strasznie mi się ten samochód podoba. Kiedyś widziałem go w Krakowie i kurnie to auto brzmi niesamowicie. Focus RS, nie wiem który to jest rocznik dokładnie, ale podejrzewam, że jakiś 2013 może. Świetnie to auto brzmi, naprawdę super sprawa. Jeśli ktoś z was miał okazję posłuchać, to dokładnie wie o czym mówię. A dzisiaj w ogóle widziałem Mercedesa. To był chyba 7 albo 8 rocznik, ale AMG. I za nim jechał Mercedes w dieslu. I tego Mercedesa w dieslu nie było słychać w ogóle. Tak zagłuszał ten AMG. A w ogóle nie brzmiał jak te nowe AMG. A na przykład widziałem takiego starszego Mercedesa, bo to też zależy jaki kto ma układ wydechowy zainstalowany, końcówki i tak dalej. No, bo wtedy dźwięk samochodu się zmienia.
ale te samochody, te Mercedesy z pakietem AMG są niesamowite. O cholera! Są po prostu niesamowite pod względem jak brzmią. No i oczywiście moc, tak? No wgniata fotel. Ale to jak brzmią, to jest świetne. I od razu można poznać, że kurczę, coś tu się zbliża. Jak taki AMG gdzieś przejeżdża w pobliżu, to myślisz sobie, cholera, chyba będzie burza. Dosłownie, bo coś tu mruczy strasznie. Super auto, super sprawa. W ogóle chciałbym mieć kiedyś takiego Mercedesa z pakietem AMG. No kto by nie chciał, kurde. Tylko jeszcze cysterna paliwa za tobą by musiała jechać i w ogóle by było super. Nie? Ale jak te samochody brzmią, to jest niesamowite. Ale wiecie co? Ja tak sobie gadam o tych samochodach i o tym, że one tak super brzmią i w ogóle podniecam się i tym wszystkim. Ale może wiecie, może nie wiecie, ale jestem wielkim fanem samochodów elektrycznych i autonomicznych samochodów po prostu samoprowadzących się. I pomyślicie sobie, what the fuck, Lucek, przecież jazda to jest esencja życia samochodem. Samochody to jest wszystko i w ogóle. Ja w życiu osobistym, takim prywatnym, oczywiście bardzo lubię popatrzeć, jak ktoś się tam ściga i jak ktoś tam driftuje, na jakieś spoty różne jeżdżę, motoryzacyjne. Ale w życiu prawdziwym, tak prawdziwym, no osobistym, traktuję samochód jako narzędzie do dojeżdżania z jednego punktu do drugiego. I powiem wam, że czasami podróżując gdzieś daleko, nie wiem, dałbym bardzo dużo za to, aby mieć właśnie taki samochód autonomiczny albo samochód elektryczny, żeby on sobie cicho chodził, cicho jechał. Ja bym sobie za ten czas czytał ulubioną książkę bez żadnego stresu i problemu. Marzę o czymś takim. W każdej chwili po prostu ustalasz trasę, gdzie chcesz jechać, samochód cię tam zabiera i nic cię nie interesuje. Nie marzycie o czymś takim? Oczywiście. Jeszcze w garażu mieć drugi samochód do jakiejś tam zabawy, do jakiejś tam jazdy fajnej, no nie? Żeby posłuchać jego mruku czy czegoś. Ale samochody elektryczne moim zdaniem to jest przyszłość. I to nie jest tak, że samochody elektryczne są bardziej ekonomiczne, bo ich produkcja jest droga i utylizacja baterii, które je aktualnie zasilają, jest dość kosztowna i nieekologiczna. Także nie można powiedzieć o tych samochodach, że są ekologiczne. Ale one są bardziej sprawne. To znaczy napęd elektryczny jest bardziej sprawny od napędu spalinowego. Dlatego, że ogólnie silniki elektryczne lepiej przekładają energię, którą się im dostarczy, na rzeczywistą moc napędową. Mniej strat jest po prostu na tym wszystkim, a w przypadku napędu spalinowego mamy straty na wale napędowym, zależy czy tam mamy napęd na tył czy na przód. No i jest bardzo dużo tych strat na skrzyni biegów, bardzo tego dużo jest, no nie? Jak się tak podliczy, to ta sprawność wynosi gdzieś około 40%, a w przypadku samochodów elektrycznych, ja nie chcę tutaj skłamać, ale no ta sprawność jest niebo wyższa. I dzięki czemu no, te samochody zużywają mniej energii właśnie przez to. Ale no mówię, sama produkcja ich nie jest do końca taka też ekologiczna. Co też nie jest promowane na przykład przez Elona Muska, który stworzył firmę Tesla, która tworzy samochody elektryczne. No niestety, on o tym nie mówi, że... O właśnie, ostatnio była taka prezentacja, chyba w lutym miał taki panel, gdzie pokazywał najnowszą Teslę Model 3. To ma być taka bardziej budżetowa wersja. Co on się tu stało? Taka bardziej budżetowa wersja dla każdego Amerykanina tego samochodu elektrycznego. No to i on tam kosztuje chyba 35 tysięcy dolarów. Ma produkcja wejść dopiero chyba w 2019 czy 2017, pod koniec, coś takiego. Tak czy inaczej jest to bardzo fajny krok. A dzisiaj widziałem, nie dzisiaj, wczoraj widziałem Tesla Model S. I to bardzo rzadko się zdarza akurat w moim obszarze i jechała sobie taka Tesla. A ja nie słyszałem, no nie wyjrzałem przez okno, bo miałem klimę włączoną, nie chciałem otwierać, ale chciałem właśnie
posłuchać, jak to brzmi. Chociaż tak naprawdę jak się jedzie samochodem, to już przy wyższych prędkościach słychać już tylko szum opon silnika, w ogóle nie słychać. Więc to w sumie nie ma znaczenia, ale chciałbym kiedyś stanąć przy takiej Tesli i posłuchać, jak ona rusza. Bo wtedy nic się praktycznie nie słyszy, tylko taki futurystyczny dźwięk silnika elektrycznego. Takie jak nie wiem, jak jakaś sokołowirówka, coś takiego. No, ale no właśnie, te samochody są pozbawione takiego ryku, ale ja tak jeżdżąc samochodem też, czasami mam tego już dosyć. Chciałbym, żeby ten samochód był jak najbardziej cichy, komfortowy. Czy ja się zestarzałem? Nie wiem. No, ale z drugiej strony właśnie Elon Musk mówił o tym, że mają największą na świecie fabrykę akumulatorów. Ona jest ogromna, ma zatrudnianie tam nie wiadomo ile osób. Ale nie pokazał, nie opowiedział o tej drugiej stronie medalu. Czyli jakie są konsekwencje tworzenia takich baterii, produkowania. Jak wygląda produkcja i w jakim stopniu jest szkodliwa. No o tym właśnie nic nie powiedział, ani słowa, a wszyscy wiedzą, że to jest dość kontrowersyjna sprawa. No niestety. Tak czy inaczej, cieszę się na słuch o każdej nowości. W ogóle jestem fanem Elona Muska. To nie jest tak, że ja go tam jakoś hejtuję, ale jestem ogromnym fanem tego, co on sobie tam tworzy. To jest sobie koleś, biznesmen. On stworzył PayPala, zarabia na tym tyle hajsu, że może sobie spełnić każdą zachciankę, jaką chce, ale on wydaje całą kasę na postęp. Cały swój potencjał inwestuje w postęp i to jest naprawdę mega. Może robić... To są w ogóle fajne czasy, bo jeśli ktoś coś chce bardzo, może to osiągnąć, do tego dążyć i próbować coś zmienić. To mi się bardzo podoba właśnie w Elonie. Nie wiem, jak się odmienia jego imię. Elon Musk po prostu. Bardzo mi się to w nim podoba, że on się stara coś tam zrobić nowego. A nikt wcześniej nie miał takich jaj, żeby zrobić samochody z napędem elektrycznym, by właśnie nie zaszkodzić koncernom paliwowym i tak dalej. A wiecie, że na przykład w Norwegii można ładować za darmo Tesle? Jak ktoś ma Tesle, to jeszcze dostaje jakiś tam zwrot podatku i jeszcze można za darmo ją sobie ładować na wielu, wielu stacjach szybkiego ładowania. W tamtym kraju jest właśnie tego dużo. I dlatego tak dużo osób tam się przesiada na Tesle, bo mają jeżdżenie za darmo. I ten samochód ponoć bardzo mało się psuje. I też była taka informacja o tym, że Tesla rozbiła się podczas, gdy autopilot przejął kontrolę, ale to było spowodowane przez człowieka ogólnie. Też nie do końca ufam, nie ufałbym temu autopilotowi i wiecie, trzymałbym tak kierownicę wirtualnie, tak z oddali, żeby w razie czego ją złapać. Ale mimo wszystko jest to fajne. Ten w ogóle bez zderzaka przyjechał. Oj, no mówię, to ta motoryzacja to jest temat rzeka. Sorry, że ogólnie taki jestem dziwny na tym odcinku, ale czuję się, jakbym był upity jakiś taki, bo jest taki upał, że szok. Ja nie czuję się za dobrze. Nie mamy już nic więcej do roboty w Castelletto. Ruszajcie do centrali. Gdy będziecie gotowi jechać dalej, zaczniemy kolejny etap wycieczki. Okej, spoko. Tu mamy kontynuację wycieczki. No i co, podsumowujmy. Jak wypadła Meganka? No wypadła super, tylko ja wypadłem słabo. Wypadłem słabo, bo nie za fajnie ją stuningowałem. Myślałem, że uda mi się okiełznać ten napęd na tył, a w efekcie poszedłem na łatwiznę i zainstalowałem napęd na 4 koła, co mi dało świetną kontrolę i super przyspieszenie, więc mogłem sobie wygrywać każdy wyścig bez stresu. Tak to wygląda. Tak czy inaczej, bardzo fajny samochodzik, jak już mówiłem, z kształtu bardzo mi się podoba. Mówiłem, że są wersje 3-drzwiowe, ale są też wersje 5-drzwiowe tej Meganki. Jeśli ktoś z was by się zainteresował, samochody wcale nie są aż takie drogie. Nie wiem, nie orientuję się teraz w cenach, bo nie obserwuję teraz rynku samochodów używanych, ale na pewno jest ten samochód w zasięgu każdego Polaka.
Kupując to auto, zyskujecie coś wspaniałego z wyglądu. Naprawdę piękny, piękny samochód. Jak dla mnie, no każdy ma inny gust, ale jak dla mnie jest to piękny taki bucik. Nie? Bardzo, bardzo fajnie się tutaj postarali, pokonstruując tą maszynę. A zobaczmy jeszcze, jak w środku wygląda. Mam teraz tą kratę zainstalowaną. Bardzo fajnie zegary wyglądają. Może ja się odwrócę do słońca, żeby coś lepiej było widać. O, i tutaj mamy zegary. Ładnie wygląda deska rozdzielcza. Podejrzewam, że w środku nie ma za dużo miejsca. Znaczy, miejsce może jest, ale jest dosyć wąsko. To jest raczej samochód o szerokości 1700 centymetrów, więc tutaj tego miejsca w środku nie ma super dużo, ale myślę, że jest wystarczająco. To zależy, jak w samochodzie jest zagospodarowana przestrzeń w środku. No to od bardzo wielu rzeczy zależy, to jak się w nim usiądzie, to już po prostu. Czasami usiądziesz do samochodu i mówisz, o, to jest to, co chcę. Ciekawe, jakby było z Meganką w moim przypadku. Tak czy inaczej, auto wygląda bosko z zewnątrz. No nic, ja wam bardzo dziękuję za to, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.